Pierwsze w tym roku spotkanie z Janem Pawłem II poświęcone będzie jego osobie jako niestrudzonemu budowniczemu mostów i nauczycielowi dialogu. Dialog, mówił papież, to nie tylko wymiana poglądów, krytyka, rozmowa czy spór. Dialog to spotkanie człowieka z człowiekiem, to cierpliwe słuchanie, zadawanie pytań i swobodne wypowiadanie się. Dlaczego Jan Paweł II został nazwany papieżem dialogu? Po pierwsze, Ojciec Święty był inicjatorem szeroko rozumianego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Pragnął, cytuję, aby dialog między religiami doprowadził do przezwyciężenia wszelkiej wrogości, nieufności, wzajemnego potępiania czy nawet wzajemnych zniewag, co stanowi wstępny warunek spotkania przynajmniej w wierze w jednego Boga i w pewności życia wiecznego dla nieśmiertelnej duszy. Ponadto zachęcał do dialogu z niewierzącymi, agnostykami i wątpiącymi. Rozpoczął dialog z innymi chrześcijanami, prawosławnymi, anglikanami, ewangelikami, a także z innymi religiami, z muzułmanami, buddystami i Żydami. Powtarzał przy różnych okazjach. Dialog między religiami powinien służyć pokojowi między narodami. Tradycje religijne dysponują bowiem środkami koniecznymi do przezwyciężania podziałów i umacniania wzajemnej przyjaźni oraz szacunku między narodami. Jednocześnie skutecznie dawał wyraz otwartości na pokojowe współistnienie z wyznawcami innych religii. Udowodnił, że zależy mu na wzajemnym poznaniu się, szacunku i tolerancji dla wyznawców różnych religii oraz szacunku dla osób niewierzących. I tak, jako pierwszy papież odwiedził synagogę i meczet. Ucałował Koran, modlił się przy jerozolimskiej ścianie płaczu, pozostawiając w niej kartkę z życzeniem pokoju dla świata. Był pomysłodawcą międzyreligijnego modlitewnego spotkania w Asyżu, które odbyło się w 1986 roku, a podczas którego o pokój na świecie modliło się 47 delegacji z różnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich i 13 delegacji religijnie chrześcijańskich. Zabiegał także o nawiązanie lub odnowienie zerwanych stosunków dyplomatycznych z wieloma krajami na świecie. Jan Paweł II został nazwany geniuszem dialogu. Dialogu, który opierać się ma na dwóch fundamentach: uszanowaniu strony przeciwnej i poszukiwaniu prawdy. Szacunek dla rozmówcy, dość często tego innego o odmiennych poglądach, wyraża się także w respektowaniu godności każdej osoby ludzkiej. Poszukiwanie prawdy, kontemplacja blasku prawdy to zasady każdego spotkania człowieka z człowiekiem, spotkania z ludźmi różnych ras, wyznań i języków, a także różnych grup społecznych i różnych profesji. Jan Paweł II mówił: w dialogu trzeba mówić jasno, kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny. Nauczał też: dialog jest wyzwaniem dla wszystkich rozmówców, jest autentyczną formą doświadczenia duchowego. Chodzi w nim o to, aby słuchać drugiego człowieka i samemu otworzyć się przez osobiste świadectwo, ale także by uczyć się podejmowania ryzyka zawierzenia Bogu i pozostawić Jemu wynik dialogu. Celem dialogu, w odróżnieniu od powierzchownej rozmowy, jest wspólne odkrycie i uznanie prawdy. Zauważyć należy, że Jan Paweł II podczas swoich licznych podróży nawiązywał dialog zarówno z osobami indywidualnymi, jak i z dużymi zgromadzeniami ludzi. Cel podejmowanych działań to głównie pokój na świecie i w różnych jego zakątkach. To palące sprawy społeczne, ubóstwo, niesprawiedliwość społeczna. Nasz papież podejmował dialog z przywódcami państw,
politykami, dyplomatami, artystami, ale i ludźmi cierpiącymi, poszukującymi odpowiedzi na trudne pytania, a zwłaszcza z ludźmi młodymi, z którymi wiązał nadzieję na lepszą przyszłość świata. Mówił: dialog to wyzwanie polegające w istocie na przekształcaniu relacji między ludźmi, między narodami i ludami w życiu religijnym, politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Ale tak naprawdę dialog zaczyna się od każdego człowieka, ode mnie i od ciebie. Podkreślał, że za dialog odpowiedzialni są wszyscy. W rodzinie, w szkole, w zakładzie pracy, na szczeblu dyplomatycznym, wśród polityków. Dialog bowiem stanowi fundament pokoju na świecie. Reasumując, Jan Paweł II to wytrwały nauczyciel dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Dzięki jego skutecznej działalności nastąpiło złagodzenie wielu konfliktów w różnych częściach świata, a także dokonały się konkretne przemiany pokojowe w samej Europie. Zachęcam i dzisiaj do refleksji nad istotą i koniecznością podjęcia dialogu w każdej sferze życia publicznego, także w naszej ojczyźnie, ojczyźnie papieża dialogu.